W dzisiejszym fleszu 6. historyczny pochód Borowiaków. Otwarcie wystawy Sztuka i rękodzielnictwo Borów Tucholskich. W sobotę 8 lipca ulicami Tucholi już po raz 6 przemaszerował historyczny pochód Borowiaków. Prawie 500 wolontariuszy zaprezentowało wydarzenia, zwyczaje i osoby związane z Borami Tucholskimi. Organizowany przez powiat tucholski Barwny Korowód jest doskonałą formą promocji regionalnej historii, tradycji i wartości, ale też okazją do wspólnej zabawy. Licznie zgromadzeni widzowie zobaczyli nie tylko postaci historyczne, takie jak królowa Konstancja czy rodzina senatora Leona Janty Połczyńskiego, żołnierzy walczących w różnych epokach o wolność tych terenów, ale też całkiem współczesne wioski tematyczne, bractwo kurkowe czy cech rzemiosł różnych. Nie zabrakło strażaków, zarówno zawodowych, jak i druhów z ochotniczych straży pożarnych, pojazdów zabytkowych czy bryczek konnych. Oprawę muzyczną zapewniały orkiestry Dęte OSP ze Śliwic i Bysławia wraz z grupą tańczących mażoretek oraz bysławskie frantówki. Kolorowy korowód obrazował wpływ Borów Tucholskich na historię naszego regionu i kraju. W parku zamkowym starosta tucholski i dostojni goście witali, a konferansjer przedstawiał wszystkie 33 grupy biorące udział w pochodzie. Połączenie edukacji ze wspólną zabawą to naczelna formuła tej imprezy. W tym roku motywem przewodnim było przenikanie się kultur, dlatego też pochód przybrał formę orszaku weselnego pięknej i uroczej borowianki i przesympatycznego górnika, a problemy międzykulturowe zobrazował występ kabaretu. Na uczestników i licznie zgromadzonych widzów czekał festyn pod nazwą Dekel do Borowiackiej Grapy, promujący lokalną strategię rozwoju, zorganizowany przez partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie. Stowarzyszenie Historia i Pamięć zorganizowało piknik militarny, a Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych zaprezentowało najciekawsze zabytki techniki, którymi przyjechali jego członkowie. Pyszny regionalny poczęstunek zapewniły panie z kół gospodyń wiejskich. Tegoroczna, szósta już edycja historycznego pochodu Borowiaków pokazała, jak duże jest zapotrzebowanie na taką imprezę. Cieszy stale zwiększająca się liczba turystów przybywających do Tucholi specjalnie na tę okazję. Pochód stanowił doskonałe preludium do rozpoczynających się tydzień później Dni Borów Tucholskich. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i gościom. Zapraszamy za rok. Chciałbym z tego miejsca wszystkim organizatorom, wszystkim osobom, które pomogły przy zorganizowaniu tego pochodu, bardzo serdecznie podziękować, ale nie tylko tym osobom, które pomogły zorganizować. Przede wszystkim chciałbym te podziękowania za umożliwienie i za tak liczne uczestnictwo skierować do wszystkich uczestników tego pochodu Borowiaka, który podkreśla naszą tradycję, naszą tożsamość i naszą historię. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam za rok na kolejną już z rzędu 7. edycję. W piątek 7 lipca w Muzeum Borów Tucholskich została otwarta wystawa sztuki ludowej i rękodzieła. Eksponowane są wytwory sztuki ludowej i sztuki użytkowej o charakterze sztuki ludowej. Są tam czepce, rzeźba, plecionka różnego rodzaju, drzeworyt ludowy, poduszki, krawaty, kraszanki i oczywiście wszystko to, co można nazwać sztuką ludową wytwarzaną w Borach Tucholskich. Jest to właściwie takie autentyczne oblicze sztuki ludowej, teraźniejszej, sięgającej do kanonów sztuki dawnej, sztuki ludowej. Wystawia 43 wystawców. Są to prace twórców z Tucholi i z powiatów sąsiednich. Są to członkowie Borowiackiego Towarzystwa Kultury, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, jak również twórcy niezrzeszeni. Zapraszamy do Muzeum Borów Tucholskich przez całe wakacje. Serdecznie zapraszamy. Warto to obejrzeć.